Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejna część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu, część 36. Zatem 36. część zajmować się będzie tematem, jakie główne wydarzenia będą miały miejsce przy końcu okresu wielkiego ucisku. Jakie główne wydarzenia będą miały miejsce przy końcu okresu wielkiego ucisku? Pierwszym takim zdarzeniem będzie to, że Asyryjczyk, lub inaczej Król Północy, napadnie na Izraela i zdobędzie Jerozolimę. Zniszczy świątynię, która w Jerozolimie wtedy się będzie znajdować, i dalej pójdzie w stronę Egiptu, pociągnie w stronę Egiptu. Widzimy to m.in. w Księdze Daniela, rozdział 11, od 40 do 43 wersetu. A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król południa, lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami i z wielu okrętami, wtargnie do krajów i zaleje je jak powódź. Wtargnie i do prześlicznej ziemi, a nawet padną dziesiątki tysięcy, lecz rąk jego ujdą Edom i Moab i główna część Amonitów. A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Opanuje on skarby, złota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i kuszyci pójdą w jego orszaku. Kolejny fragment, który to omawia, to jest Izajasza, 8 rozdział, od 7 do 8 wersetu. Przeto Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę, i wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów. I wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze. Będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość Twój kraj, o Immanuelu. Kolejne miejsce to jest Zachariasza 14:2. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. I kolejny fragment to Psalm 74, wersety od 2 do 8. Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś i wykupiłeś bez i. Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz. Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą. Wróg wszystko spustoszył w świątyni. Ryczeli wrogowie Twoi w miejscu Twych zgromadzeń. Zatknęli sztandary swoje. Widać, jak się podnoszą w górę siekiery, niby w gęstwinie leśnej. Już wszystkie jej bramy rąbią toporem i rozbijają młotami. Puścili z dymem świątynię Twoją, aż do gruntu splugawili przybytek imienia Twego. pomyśleli sobie, zniszczmy ją od razu, spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń bożych. Aby obronić się przed tym wrogiem, Antychryst poprosi o pomoc militarną sprzymierzonego przywódcę państwa rzymskiego, czyli Europy. Jego armia i potężna armia Azji spotkają się, aby walczyć pod Armagedon, o czym opisuje Objawienie 16 rozdział 12 do 16 wersetu. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Objawienie Jana, 16 rozdział, 12 werset do 16. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka. Smokiem się jeszcze później zajmiemy. Wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Więc jak widzimy, jego armia i potężna armia Azji spotkają się, aby walczyć pod Armagedon, co przed chwilą czytaliśmy w Objawieniu 16, rozdział 12 do 16 wersetu. Jednak wojna ta ostatecznie obróci się przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi i wtedy będzie głównym celem tej bitwy Pan Jezus Chrystus i przeciwdziałanie Panu Jezusowi Chrystusowi. Słysząc wieści wojenne, król Asyrii powróci z Egiptu do Izraela, ale tam zginie. Daniela 11 rozdział 44 i 45 werset o tym mówią. Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i północy. Dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem i prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swego kresu i nikt mu nie pomoże. Oczywiście do tych działań wojennych widzieliśmy, że pobudzają trzy żaby, które są związane z smokiem. I o tym smoku trzeba przypomnieć, czym on jest. Smok ukazuje się nam w Objawieniu 12 rozdział jako znak. Widzimy to w wersecie 3. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. Ten smok symbolizuje szatana, który zostanie strącony z nieba w tej wizji, wersety 7 do 9. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Zatem widzimy tego szatana, który jest tu symbolizowany przez smoka, że będzie strącony z nieba na ziemię w połowie siedmioletniego okresu ucisku. Z tego powodu nastanie na ziemi wielki ucisk trwający 3,5 roku. Wiadomo, że szatan nienawidzi Chrystusa, który tutaj w wizji z 12 rozdziału jest przedstawiony jako chłopiec w wersecie 1. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Czyli od 1. wersetu widzimy ten opis niewiasty, która porodziła chłopczyka. Z kolei w 5. wersecie widzimy że porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I tutaj o tym smoku jeszcze widzimy. Ogon jego zmiótł 3. część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Oczywiście w tej wizji Izrael jest przedstawiony jako niewiasta, która porodziła chłopczyka, a Chrystus jest przedstawiony jako chłopczyk w wersecie 5, a Izrael to jego lud. I dlatego smok prześladuje Izraela, czyli żydowską resztkę, co mamy o Objawieniu 12 rozdział od 13 do 17 wersetu opisane. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Ta niewiasta to Izrael, wierzący w Boga. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. Ten czas i czasy i pół czasu to jest po prostu 3,5 roku. I poleciała na pustynię, gdzie będzie żywiona. Dlaczego żywiona? Bo ona nie przyjmie tego znamienia, nie będzie mogła kupować ani sprzedawać i dlatego jest konieczność cudownego żywienia jej na pustyni. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Tutaj widzieliśmy wcześniej, że wody przedstawiają wojska, tłumy ludzkie lub tego typu rzeczy. I dlatego tutaj też jest strumień wody. Po prostu ludzie zostaną wysłani do prześladowania Izraela. Żołnierze Antychrysta. Lecz ziemia przyszła w niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Następnie smok zostanie związany na 1000 lat w czasie trwania Nowego Przymierza, bo Pan Jezus przyjdzie na ziemię i ustanowi Nowe Przymierze z Izraelem i Judą. To też jest znane jako 1000-letnie Królestwo. I będzie przebywał ten smok w otchłani, o czym czytamy w Objawieniu 20 od 1 do 3 wersetu. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat, potem musi być wypuszczony na krótki czas. Zatem widzimy, że przez 1000 lat trwania Nowego Przymierza, kiedy Nowe Przymierze będzie na ziemi, to szatan będzie związany i nie będzie kusił. Te wszystkie grzechy, które w 1000-letnim królestwie będą popełnione, wynikać będą tylko i wyłącznie z grzesznej natury człowieka, który tam się znajdzie. Bo do Nowego Przymierza wejdą tylko i wyłącznie ci, którzy są zbawieni. Natomiast ich dzieci, które im się urodzą, zbawione nie będą. Będą musiały osobiście same się nawrócić. Bóg nie ma wnuków. I niestety te dzieci będą bardzo często musiały podjąć decyzję w warunkach, w których są wręcz idealne, ale niestety ich ciało będzie miało również chęć zawładnięcia nimi. Stąd widzimy, że w czasie Nowego Przymierza, które nastanie, bo teraz nie ma Nowego Przymierza, ono dopiero będzie 7 lat po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu wszystkich chrześcijan z ziemi się zacznie Nowe Przymierze. Dzisiaj jeszcze nie ma Nowego Przymierza, bo zmartwychwstanie się jeszcze nie dokonało. Więc dopiero jak zmartwychwstanie się dokona, czyli powstanie Nowe Przymierze, 1000-letnie Królestwo Pokoju, wtedy dopiero będzie ten czas, kiedy diabeł, kiedy smok będzie związany. Nie wcześniej. Smok jeszcze nie jest związany. Po Nowym Przymierzu, czyli po Nowym Przymierzu zawartym z Izraelem i Judą na ziemi, gdzie 1000 lat będzie ono trwało, czyli znane też jest jako 1000-letnie królestwo, a więc czasowo po 1000 lat, ten diabeł, czyli smok, zostanie wrzucony do jeziora ognistego, o czym czytamy w Objawieniu, 20 rozdział 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Jednoznacznie widzimy, że kara piekła wiecznego, ognia wiecznego jest na zawsze, czyli będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Po wrzuceniu diabła do jeziora ognia będzie czas, kiedy będzie wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga życia, została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Czyli widzimy, najpierw będzie osądzony diabeł, osądzony będzie wąż, a dopiero potem ludzie, bo piekło jest zgotowane diabłu i jego aniołom. Dlatego, wiedząc o tym wszystkim, ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu, nie bądź towarzyszem diabła w jego wiecznej zagładzie i uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. To była 36. część serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Następna 37. część, mam nadzieję, wkrótce. Zapraszam do wysłuchania następnej części. Z Bogiem. I ci, którzy nie mają Nowego Testamentu, mogą się u mnie zaopatrzyć. Telefon 739 089 088. Proszę pisać na ten numer. Można też pod ten numer zadzwonić oczywiście. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.